To był 2006 rok, czyli 6 lat temu. To był też w ogóle czas taki intensywny w moim życiu, także ten rak to była po prostu taka wisienka na torcie. Bardzo szybko się dowiedziałam, że zachorowałam na raka odbytnicy. I bardzo szybko zaczęło się leczenie. I bardzo szybko się skończyło, szczęśliwie. Zaufałam lekarzom i terapeutom. I dla mnie to chyba było takie najważniejsze, co pomogło mi poradzić sobie z tą chorobą. Dało mi to taki spokój, żeby w tym czasie... Może dało mi właśnie taki spokój, żeby w tym czasie zająć się swoimi sprawami, bo z tym moim rakiem kojarzy mi się przede wszystkim jakaś taka moja sytuacja osobista. Po prostu miałam siłę i wyobraźnię, żeby się nią zająć. A jakby samym leczeniem, takim bezpośrednim, zajmowali się fachowcy. To życie po chorobie i przed chorobą jest zupełnie inne. Mogę powiedzieć, że to był, że wręcz mogę powiedzieć, że to, że zachorowałam, to był taki dar od losu dla mnie, dlatego że po prostu zajęłam się sobą. Ta choroba tak mną jakoś potrząsnęła, że wreszcie zwróciłam uwagę na samą siebie i zajęłam się prawdziwymi problemami swoimi. Chciałabym powiedzieć, że najważniejsza jest nadzieja. Raka możesz cofnąć. Dołącz do akcji Policzmy się.